Siema, z tej strony Kubix i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka Misji Niemożliwej. Misja Niemożliwa jest to seria, w której z zawodników wyciągniętych tylko i wyłącznie z paczek buduję skład i spróbuję zdobyć złoty puchar. Jeśli chcecie zobaczyć, czy mi się udało, zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Tutaj widzicie mój skład, jaki udało mi się zbudować. Jest to skład z Ligi Włoskiej. Tak akurat los zdecydował, jak wygląda mój skład. Najlepszy zawodnik Chiellini, mało tego, jest on też najszybszym zawodnikiem w tym składzie. 80 pace'a. Tutaj rezerwy, Khedira, Touré, Witsel, ogólnie nic ciekawego. Największym mankamentem będzie brak pace'a w ataku, to zdecydowanie. Jedynym atutem z przodu jest oczywiście Totti, który ma strzał, i Pazzini, który gra głową. Czy uda się to wykorzystać? Zobaczymy. Oto pierwszy przeciwnik. I jak widzimy, skoro ja nie mam pace'a, to przeciwnik ma pace'a. Wellington 92, Dumbia 90, też chyba 92, McGeady 90 w okolicach, Asaidi 88. No po prostu będzie ciężko zatrzymać coś takiego, no, ale mamy Chiellini'ego, mam nadzieję, że on sobie z tym poradzi. 92 chemii, podobnie jak my. Zaczynamy mecz. Gram oczywiście defensywnie i z kontrataku, co jest dość głupie takim składem bez pace'a. Tu mamy drugą minutę. I oczywiście mój przeciwnik pokazał, że potrafi trafić do pustej bramki po niesamowitym błędzie moich obrońców. No oczywiście zamieszanie, także takie bramki wpadają w FIFA. Była to trzecia minuta, także nic straconego. Na pewno nie poddam się bez walki. Tutaj szybka kontra. Totti, bodajże 39 pace'a, także to był sprint, to na pewno był sprint. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Pazzini, tak jak mówiłem, świetnie gra głową, do piłki dopada Chiellini. Mamy remis w meczu, naprawdę świetnie. Był to jeden z najcięższych meczów, jakie w ogóle grałem. Do tego tak też skończyła się pierwsza połowa bez sytuacji, ale naprawdę, jeśli nie macie pace'a w drużynie, to się gra bardzo ciężko. Kolejne sytuacje. Całe szczęście obok bramki. Oczywiście ja też miałem swoje sytuacje, tutaj mamy jedną Pazziniego. Również nie jest za szybki, dlatego musiałem dość szybko oddać strzał. Kolejny rożny dla mojego przeciwnika i kolejny fart. Naprawdę było szczęśliwie w tym meczu. Co za chwilę sami zobaczycie. Tottim próbowałem uratować ten mecz w 85 minucie, ale niestety zanosiło się na dogrywkę. Do tego momentu zanosiło się na dogrywkę. Rzut karny. Dumbia. I poprzeczka. W 90 minucie poprzeczka. Tu już po wybiciu na wiwat. Trochę szczęśliwa kontra. Trochę zamieszania i co? Karny! Karny w drugą stronę. Wyobrażacie to sobie? Minutę po karnym dla mojego przeciwnika przy remisie w 90 minucie ja dostaję karnego. To jest po prostu prezent od losu. Zobaczcie, faul ewidentny. Gra mi nie pomogła w tym momencie. I kto jak nie Totti. Wstrzymajcie oddech. Bramka! 2-1. 90 minuta. Składem, którym nie miałem prawa tego wygrać. Zdobywam kolejną bramkę. I tak też skończył się mecz. Tak też skończył się mecz. Pierwszy mecz, pierwsze zwycięstwo. Zaznaczam, bardzo ciężki mecz. Brak pace'a jest tak widoczny, że prawie nie da się grać. Najgorzej w tym meczu zagrał Zanetti, dlatego też go wymieniłem. Zagrał na jego miejsce, jak widzicie, prawy obrońca z Brazylii. Nie pamiętam w tej chwili, jak on się nazywa. Ale być może mi się przypomni. Kolejny przeciwnik w ćwierćfinale. I co tu dużo mówić. Remi też. 90 pace'a, Walcott to nawet nie muszę wspominać. Young. Co prawda pomoc wygląda trochę wolniej, ale no to nie jest skład, z którym miałbym jakiekolwiek szanse. Zanosi się na klęskę.
Czy tak było? Zobaczymy. Oczywiście defensywnie tym razem już nie z kontry, bo przecież jak się nie ma pace'a, to nie ma jak grać z kontry. I po raz kolejny początek spotkania, 7 minuta. Ta Rapt zakręcił Kielinim i 1-0 w 8 minucie. Zaczynamy podobnie. Czy też skończy się podobnie do pierwszego meczu? Tutaj mamy 10 minutę. Kolejny błąd obrony, kolejny karny. Obrodzi ten odcinek w karne. Gerrard na dwa tempa. 2-0 w 10 minucie, w 12 dokładnie. Tu już szczerze mówiąc myślałem, że będę musiał wstawiać mecz, w którym przegram dwucyfrową różnicą bramek. Całe szczęście Immobile miał inne zdanie na ten temat. I taką główką zdobywa dla mnie honorową bramkę. Tutaj wybicie na wiwat. I co z takiego wybicia można zrobić? Z takiego wybicia można zdobyć bramkę. Ewidentnie mój przeciwnik był w szoku. 2-2. Poczułem krew. 45 minuta. Tak też skończyła się pierwsza połowa. 2-2. Wydawało się na początku, że to będzie mecz do jednej bramki. Ale jak widać, da się takim składem coś grać. Tutaj pokaz moich umiejętności w blokowaniu strzałów. Jeden. Drugi. I dałem jeszcze wykazać się bramkarzowi. To była już akcja z drugiej połowy. Kolejna niesamowicie szybka kontra z mojej strony. Dośrodkowanie na głowę Pazziniego i tak jak mówiłem na początku, świetnie gra głową. 3-2. 3-2, z 2-0 po 10 minutach, już w 52 było 3-2, a mi wciąż było mało. Pazzini i genialne uderzenie. Genialne uderzenie. Co prawda mój przeciwnik prawdopodobnie popełnił błąd, wychodząc delikatnie bramkarzem, ale to nieważne. 4-2, w 57 minucie 4-2. Potrzebowałem 40 minut na strzelenie 4 bramek. Oczywiście mój przeciwnik się nie poddawał. Bezskutecznie. Tutaj wspaniałe podanie do Immobile. Ten oddaje do Totiego. 5-2 w 90 minucie. I Francesco Totti ustala wynik spotkania. 5-2. Drugi mecz z rzędu, którego nie mam prawa wygrać. Wygrywam. Wygrywam taki mecz, ten już bardziej pewnie niż pierwszy. Ponieważ niepotrzebny był mi karny w 90 minucie, jak widzicie tutaj. Nie oszukuję. Pora na półfinał. I jedziemy. Jedziemy z półfinałem. Na kogo trafimy? No, oczywiście. To już się można przyzwyczaić na tym etapie. Stohemi, skład z Ligi Włoskiej. Wydaje się kompletny, z Buffonem w bramce. Również Chiellini w obronie. Pato w ataku. Pato oczywiście już nie ma w Lidze Włoskiej, ale karty z nim jeszcze można kupić. No i co tu dużo mówić. No. Patrząc na składy, to powinienem dostać ostro w plecy. Jak będzie, zobaczycie. Tutaj wam pokażę, moim zdaniem, bardzo fajne stroje pana Finajkosu. Zaczynamy mecz. 23 minuta, Immobile i swoje umiejętności pokazuje Buffon. Świetny bramkarz. Aczkolwiek też popełnia błędy, tak jak w tej sytuacji. I Immobile trafia do pustej bramki. 1-0 w 33 minucie. W półfinale. Takim składem. Kolejna akcja Immobile, lewa noga obok bramki. Szkoda. I tak też skończyła się pierwsza połowa. 1-0 i powiem wam szczerze, że dominowałem w pierwszej połowie. Mój przeciwnik nie miał wiele do powiedzenia. Ale sytuacja odwróciła się w drugiej. Piękna interwencja mojego bramkarza. Immobile strzał. Oczywiście broni Buffon.
Tutaj indywidualna akcja Pacciniego. Po raz kolejny broni Buffon, ale gramy dalej. Znowu Pacini. Znowu Buffon. Tutaj już w 87 minucie, kiedy mój przeciwnik postawił wszystko na jedną kartę, Immobile przeprowadza piękną kontrę. 2-0. Jesteśmy w finale. Jesteśmy w finale misji niemożliwej. Już samo dojście do finału wydawało się niemożliwe. 2-0. Najłatwiejszy mecz tych trzech, szczerze przyznam. Mimo że skład był najbardziej wymagający. No cóż. I tutaj potwierdzenie sytuacji. Gramy w finale. A do finału się trzeba naprawdę solidnie przygotować. Dlatego też używamy dwóch kart, które pomogą nam w tym, mam nadzieję. Czyli fitness dla całego zespołu i również morale dla całego zespołu. Miejmy nadzieję, że to nam pomoże w finale. Zobaczcie, oczywiście wszystko na maksa, morale very high, fitness 99. Nic tylko wygrać. Skład oczywiście na tym etapie można było się spodziewać. Mix Realu z Barceloną. Dani Alves. Ramos, Marcelo, Benzema w ataku. No. Casillas w bramce. Z jednego zawodnika bym otworzył paczki na trzy składy. Te, którym gram. Zaczynamy mecz. Niestety jeszcze pada. To sprawiło, że moi zawodnicy byli dodatkowo ociężali. A szczególnie bramkarz. Xavi strzał za pola karnego. Można to tłumaczyć, że bramkarz był zasłonięty. Albo po prostu słaby. Kolejna fatalna interwencja bramkarza. Strzał właściwie w środek. Chyba był fatalnie ustawiony bramkarz. Strzał był bardzo mocny, ale no. 2-0. W 18 minucie taki klasyk, szybko przegrywać z mojej strony. Też miałem swoje sytuacje, ale Casillas to jest Casillas. Głową muru nie przebijesz. Pacini. I tu już obok słupka. Tak też skończyła się pierwsza połowa. Wynik 2-0. Aczkolwiek mecz był wyrównany. W sytuacji nie było wiele ani z jednej, ani z drugiej strony. Tutaj w 80 minucie, kiedy już postawiłem wszystko na jedną kartę, Benzema dopełnił dzieła, strzelił trzecią bramkę. W 80 minucie był już po meczu. Nie wygramy tego finału. Tutaj kolejna kontra, próba upokorzenia mnie, ale tym razem broni bramkarz. Tak też skończył się mecz, tak też skończył się ten odcinek, tak też skończył się turniej o Złoty Puchar porażką 3-0. I żegnamy się z tym składem. Spróbujemy za tydzień po raz kolejny wyciągnąć z paczek może coś lepszego. Chociaż ciężko będzie, szczerze przyznam. Ale być może będzie pace. Dlatego też spróbujemy. To by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam Was na odcinki innych serii oraz na kolejne odcinki Misji Niemożliwej, kolejne odcinki otwierania paczek. Dzięki za obejrzenie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Trzymajcie się. Cześć!